powstała Bazylika Świętego Marka na placu Świętego Marka, który tak właściwie dzieli się na plac i placki. Na placu jest biblioteka i te wszystkie kawiarnie oraz sama bazylika. Na placyku są pomniki, które też zostały. Do mostu Rialto, tego najbardziej takiego znanego mostu, który chwilę będę czekał na ostatnie zgubione osoby, żeby im przekazać informacje, żeby się nie zgubili. Nie jest, ale tam jest najmodniejszych i najlepszych artystów współczesnych jest tradycyjnie przeprowadzany właśnie w maju i co 2 lata. Dzisiaj więc zrobię zdjęcia. No to jasne, że dla nich człowieka zabić to nie stanowiło najmniejszego w ogóle problemu. I dlatego codziennie z kanałów wyławiano co najmniej kilka, a jak była sobota z Bizancją, przywiezione do was do bazyliki i postawione tutaj. Następnym, który chciał je stąd ukraść, był na to. Jak kupimy bilety na 12 na statek, pojedziemy. No. Pół do 12 my ich stąd zabieramy na pokój. Powiesz, godzinę się płynie, na pierwszą przyjedziemy, zanim tam pójdą do toalety. Jeszcze nie? Nie wiemy, czy to jest najwęższe, czy jeszcze nie jest najwęższe. Dobra. Zepsuli się będą! Ej, ej, właśnie! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Zrób zdjęcie, proszę cię! Artu! Artu! Artu, zrób to jest tak! Dobra, dobra, teraz to naprawię. Tak, chciała schować rękę. Zrób tak ręką, wiesz, bok. O, tak. Na koniec ciężkiego dnia. To są całe dukami.